Cześć, to znowu my, żółwiki podróżniki i nasz 30-letni żółw, czyli kamper, którym dojechaliśmy z Polski aż do Azji. Dzisiaj odpoczniemy od największych tureckich miast nad dwoma słynnymi jeziorami. Czekają nas niesamowite widoki i egzotyczne krajobrazy. Czy uda nam się pokonać kaprysy żółwia? Jak poradzi sobie na tych tureckich bezdrożach? Zapraszamy na 8 dzień naszej wakacyjnej podróży do Turcji. Jak to często w trasie bywa, oczywiście i nam przytrafiła się awaria. To pierwsza awaria podczas naszej podróży, aczkolwiek biorąc pod uwagę upał, który nam towarzyszył, bo mieliśmy już w tej chwili około 40 stopni, więc było naprawdę gorąco, a temperatura silnika zaczęła groźnie rosnąć. Ni z gruszki, ni z pietruszki, po prostu wskazówka zaczęła rosnąć i nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje. Przy najbliższej okazji musieliśmy zjechać na bok, żeby sprawdzić, co się dzieje. I właśnie grzebie pod maską, Kacper przed kamerą donosi mi wodę. Okazało się, że najprawdopodobniej, aczkolwiek później okaże się, że jednak nie do końca, ale na tą chwilę myśleliśmy, że po prostu nie dokręciłem korka wody, sprawdzając poziom płynu w zbiorniczku i po prostu przez wzrost temperatury wychlapało nam przez korek całą wodę. Więc zwaliśmy wszystko, co mieliśmy i liczyliśmy na to, że to pomoże. Jak widać, cały silnik jest ochlapany, bo faktycznie wyglądało to tak, gdyby z tego korka po prostu ta woda się wychlapywała. A jeszcze resztka wody w czajniku. Żeby było śmieszniej, okazało się, że mamy problem z wodą, bo nam się kończy woda. Skończyła się woda w zbiornikach, mieliśmy ją nabrać po drodze. Skończyła się woda pitna i właśnie wlewamy resztki z czajnika, które nam zostały, dosłownie resztki, licząc na to, że tej wody po prostu wystarczy. Widać, jak zaglądam, ponieważ nie jestem w stanie ocenić poziomu, bo nic nie widać, ten zbiornik się ubrudził. Nie jestem w stanie z tego dużego baniaka przelać pod takim kątem, go przechylić, żeby wlać, więc posiłkuję się czajnikiem jak konewką. No trzeba sobie jakoś radzić. Szukam jeszcze jakichś wycieków. Patrzę, czy wszystko jest, czy żaden przewód się nie odpiął, czy wszystko jest w porządku, no bo jakoś ta woda musiała nam wyciec i jednak obstawiam, że był to niedokręcony korek od chłodnicy. Także sprzątamy po sobie butelki, no i próbujemy jechać dalej, no bo cóż nam pozostało. Co będzie dalej? Zostańcie z nami, a się przekonacie. Jakoś udało się ruszyć i mimo przygód pojechaliśmy dalej. Dzisiaj troszeczkę wolniej, troszkę mniej materiału, bo to taki dzień sobie zrobiliśmy, żeby odrobinę odpocząć. Wybieraliśmy się nad słone jezioro Tuzgolu. I tutaj kolejna niespodzianka, bo nawigacja po prostu wyprowadziła nas w pole. Dosłownie w pole, ponieważ jak widzicie, prowadziła nas takimi drogami, że w pewnych momentach po prostu staliśmy parędziesiąt sekund, parę minut, zastanawiając się, czy w ogóle wjechać, czy w ogóle ryzykować. No ale udało się, dwa razy zaryzykowaliśmy. Przejechaliśmy takim typowym offroadem, no i jakoś tam się udało dotrzeć. Sam kamper i my dotarliśmy w jednym kawałku i dojechaliśmy na słone jezioro Tuzgolu, niestety wyschnięte. Po offroadowej trasie udało się dojechać. Jesteśmy nad słonym jeziorem, wyschniętym niestety, tak jak pisali. Spróbujemy tam zejść, zobaczymy, jak to wygląda. No tak. Ale tak to moglibyśmy się w nim wykąpać. A to twardo jest. No jest twardo. Suche jak wiór wszystko. Błyszczy się ta sól. Nie wiem, czy to widać na kamerze. No co już jest sól chyba, wiesz? No, piasku nie będziemy próbować. A, Filip został w kamperze. O! No i idziemy po sodzie, oni tą sól tam zbiera... O, ale numer. He? A, Wiktor... Chodź! Polisz. No na sól. Słony? Leci Filip do nas. Chodź! Czy da się tego spróbować? No patrz. Polisz to. No jak w kopalni w soli, pamiętasz? No tak, no ewidentnie. Genialnie z masłem orzechowym. No akurat sól do masła orzechowego pasuje. No, ja wiem. O, jaki śnieg. To nie jest śnieg. Patrz. Sól. Patrz. Polisz. Słone?
Ale fajnie to wygląda. Normalnie jakbym po jakimś księżycu łaził. No. Zobaczcie, normalnie grudka czystej soli. Słone. A ja za to zapłaciłem 50 lirów, mogliśmy sobie to nazbierać. No wygląda to imponująco. A jezioro Tuzgolu to drugie co do wielkości jezioro w Turcji, a jeśli chodzi o słone jeziora, to największe w Turcji. Ciekawostką jest, że jego zasolenie wynosi aż 33%, czyli jest większe niż Morza Martwego, co jest ewenementem na skalę światową. Sól w jego wodach pochodzi z pokładów naturalnej soli, które znajdują się pod jego dnem. Kiedy wody gruntowe, wydostając się na zewnątrz, rozpuszczają tą sól i poprzez przerwy w płytach tektonicznych wydostają się na powierzchnię, tworząc właśnie to ogromne jezioro. Turcy pozyskują sól spożywczą z tego jeziora, a jej wydobycie pokrywa 43% zapotrzebowania całego kraju na ten surowiec. Swoją drogą 10 kilo tej soli kupiliśmy po drodze, ponieważ dojeżdżając do jeziora handlarze Turcy handlują tą solą. Niestety najmniejszy worek jaki był to było 10 kilo, więc te 10 kilo kupiliśmy. Mogę wam powiedzieć, że używamy tą sól, żyjemy, jest równie słona jak nasza z Wieliczki i tak naprawdę poza konsystencją, bo jest dużo bardziej miałka, niczym się nie różni. Kolejną ciekawostką jest to, że na przełomie lipca i sierpnia w tych płytkich wodach tego jeziora kwitną specyficzne glony, które zabarwiają wody na różowo. I właśnie dlatego to jezioro potocznie nazywa się Różowym Jeziorem. Glony te z kolei są przysmakiem flamingów, dlatego można je tutaj spotkać w ich naturalnym środowisku. Niestety susza, która panowała w kraju, kiedy go zwiedzaliśmy, powodowała, że jezioro praktycznie całe wyschło i nie mogliśmy podziwiać ani jego różowej barwy, ani tym bardziej flamingów, które tutaj powinny sobie spacerować. Niemniej jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo mogliśmy się przespacerować po dnie jeziora w tym księżycowym krajobrazie, a ponieważ upał dawał nam się we znaki, zaczęliśmy szukać sobie chłodu i znaleźliśmy sobie miejsce nad słodkim jeziorem. 40 km dalej przejechaliśmy równymi bezdrożami poprzez góry, doliny. Dojechaliśmy do drugiego jeziora, tym razem słodkiego. Jezioro to było czyste, ponieważ woda była bardzo czysta, natomiast jego otoczenie z powodu tego, że wypasają się tutaj kozy, po prostu, no wiadomo, było nieco brudno. Poza tym jezioro bardzo mocno zmniejszyło swoją objętość, to znaczy linia brzegowa przesunęła się o prawie 10 metrów, czyli 10 metrów dalej się wchodzi do wody niż to zwykle bywa i woda opadając odkryła swoje dno, zostały na niej skorupiaki i inne żyjątka, które normalnie żyją sobie w wodzie i pod wodą. I niestety skorupiaki, zwierzęta plus upał, no to połączenie jest takie jakie jest i zapach był taki jaki był. Natomiast jak już się przez to przebrnęło, to sama woda jest super. Było to jezioro Kizilmark. Odpoczęliśmy sobie, popływaliśmy. Następnego dnia pojechaliśmy dalej. A ja z tego miejsca zapraszam was na kolejny odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić subika i łapkę w górę oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić, bo już w następnym odcinku to, na co wszyscy czekają i na co my czekaliśmy, odkąd zaplanowaliśmy podróż do Turcji, czyli Kapadocja, jej nieprawdopodobny krajobraz i nieprawdopodobny festiwal. A czego? To już musicie poczekać do następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!